Prawda jest taka, że widziałyśmy się wtedy, kiedy byłyśmy młode. A teraz jesteśmy po 40. Weź, przestań z mnie mówić. Robisz sobie coś? Nie, właśnie sobie nie robię. A powiem szczerze, że miałam sobie coś zrobić, ale jak przeczytałam o sobie, że jestem po botoksie, to stwierdziłam, że po co robić ten botoks? No. Ale myślę, że to jest dobry moment, żeby spróbować sobie podsumować to i owo. Co ty myślisz o tym? Co się zmieniło? No. No przede wszystkim ja nigdy w życiu nie miałam premiery płyty, mając w domu troje dzieci. To przede wszystkim. To jest niepodważalne. To jest absolutnie nowość. Ja myślę, że zrobiłam jedną z najważniejszych płyt w moim życiu. Mam ją. I to jest dla mnie jakby najważniejsze, nie? Dlaczego ona jest najważniejsza? A to, czego się jak zwykle boję, to, że to zostanie gdzieś przepieprzone przez to, że ludzie będą wnikać w moje życie prywatne. Znaczy ja się temu nie dziwię, ja w to nie wchodzę. Nie, no wchodzisz, bo robiąc taką okładkę, po prostu sama się wykładasz, rozumiesz? Wiadomo, że cię będą pytać. Jesteś tutaj nago, masz obandażowane piersi. Tylko wiesz, ktoś, kto się orientuje... Jesteś wytatuowana, ktoś ciągle będzie o tym gadał. To jest obrazek, żyjemy w epoce obrazkowej, będą cię jasne, cały czas tylko, pytać. Że ja mam swój konkretny message, jeśli o to chodzi. Moja pierwsza płyta debiutancka to była właśnie taka okładka. Jeśli ktoś to wie, to wie, że do tego nawiązuje. Niejako na tej płycie chciałam wrócić do siebie i w ogóle mam taki czas szukania trochę kciuka, wiesz, i wracania do siebie, zwijania się w trąbkę. Jest taka fantastyczna scena z filmu Rekwiem dla snu. Ci główni, którzy występują w tym filmie, oni wszyscy w sytuacji, kiedy jest im bardzo źle, właśnie wracają sobie do takiej embrionalnej pozy. Czyli jest ci źle? A no widzisz, to jest od razu taki, wiesz, super ekspresja. Czy jest mi źle? No. Nie jest mi źle. Nie jest mi źle. Natomiast jak robiłam tą płytę, to bywało różnie.